Siemanko, witam was bardzo serdecznie w zapowiedzi kolejnego meczu Wisły Kraków. To już jest 32. kolejka, także no tak naprawdę trzy finały zostały i ten finał z Jagiellonią Białystok wydaje się być kluczowy, bo Zagłębie, no właśnie przed chwilą, no jak to widzicie, to jest dzień później, ale generalnie w momencie nagrywania, no to przed chwilą wygrali bardzo wysoko z Radomiakiem Radom, bo to jest 1-6, także naprawdę no rozgromili, można by powiedzieć, zespół Radomiaka. No i to oni są w tym momencie w dużo lepszej sytuacji, no bo jeśli Wisła Kraków nie wygra tego spotkania, no to już to jest taki bardzo pesymistyczny scenariusz, ale wiadomo, że taki scenariusz też trzeba zakładać, no to już niestety jest 5 punktów i jest bardzo, bardzo niewesoło. Także Wisła ten mecz z Jagiellonią musi wygrać, no i to jest, można powiedzieć, kwintesencja tej zapowiedzi i tutaj no nic więcej ode mnie nie usłyszycie. No, oczywiście będziemy sobie mówić o plusach i minusach zespołu Jagiellonii i o naszych też szansach w tym spotkaniu, ale nie ukrywajmy, tutaj liczy się tylko zwycięstwo i w jakim stylu to będzie osiągnięte, to za bardzo nas nie powinno obchodzić. No, muszą być 3 punkty i z takim założeniem powinni do tego spotkania przystąpić zawodnicy Białej Gwiazdy, a nie w żaden inny. Nie powinno to być żadnej chłodnej kalkulacji. Nie, tutaj po prostu trzeba zagrać na 100-110% i wygrać to spotkanie. Oczywiście, prawdę mówiąc, Jagiellonia też nie ma dobrego sezonu. Na pewno możliwości ich są dużo większe. Oni też, już tak przechodząc do analizy tego zespołu, no też to nie jest ich sezon, no tak trzeba sobie powiedzieć. Oni też zmienili trenera, tak jak my, prawda, no tutaj trener Nowak, trener, który na pewno jest dobry, ale myślę, że trochę wpakował się w maliny, bo widać, że tutaj no problemów jest dużo. No jeśli popatrzymy na ich spotkania, no to też tutaj szału nie ma, no bo ostatni mecz ze Śląskiem, który się odbył 30 kwietnia, no to jest 1-1. Jeśli chodzi o inne mecze, to już sobie nawet zobaczę. No to tak, słuchajcie, przegrana z Piastem, wcześniej mówiłem ze Śląskiem, remis, przegrana z Pogonią, remis z Radomiakiem, wygrana z Zagłębiem Lubin, tak, więc tutaj, ale przegrana z Lechem, przegrana z Wisłą Płock, remis ze Stalą Mielec, remis z Wartą, remis z Krakowią, wygrana, ale to już w lutym było, prawda, z Górnikiem Zabrze, przegrana z Niecieczą, także naprawdę tutaj, prawdę mówiąc, Jagiellonia no nie punktuje zbyt dobrze, zresztą o tym mówi tabela, no bo mają 35 punktów na koncie, Wisła tych punktów ma 30, także no przewagę mają, tak, ale przegrywając z nami, no trochę się robi, będzie się trochę dla nich robiło niewesoło, prawdę mówiąc, więc wiadomo, im też zależy na tym, by w tym spotkaniu wygrać, bo też kwestia jest taka, że no wygrywając to spotkanie, no praktycznie zapewniają sobie, no tak już, no zapewniają sobie utrzymanie w Ekstraklasie, no a Wisła wręcz bardzo się już wtedy by oddaliła od właśnie utrzymania w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ale prawdę mówiąc, no Jagiellonia ma troszkę lepsze karty, tu nie ma co mówić, no bo oni nawet jak przegrywają, no to wciąż mają przewagę i wciąż po prostu muszą w kolejnych spotkaniach zagrać lepiej, więc oni nie mają takiej presji jak my, bo Wisła Kraków musi sobie zdawać sprawę, że przegrywając to spotkanie, no traci nadzieję i traci wszystko. Jeśli chodzi o kadrę tego zespołu, żebyśmy się przygotowali, to tam oczywiście nie ma jakichś wielkich nazwisk, bo ten skład jest dosyć równy, on się jakoś bardzo nie zmienia. No jest Michał Pazdan, no to jest gość, który kiedyś no, miał swoje 5 minut, teraz no jest nie najgorszy, ale to swoje 5 minut już chyba wykorzystał. Nastić jest niezły, Pospisil, no to wiadomo, Romańczuk, solidność, Gual ostatnio bramkę strzelił, więc wypadałoby na niego uważać. Mają też, no nie wiem, Fedor Czernych, który wrócił na bramce, na przykład, no też Paweł Steinbord może gra w tym momencie, Alemerowicz, tak, który kiedyś tam w Koronie Kielce błyszczał, więc oni bramkarze mają, z tego co widzę, dosyć niezłych. Jest Michał Nalepa, Bida,
Także naprawdę ta kadra wydaje się dosyć taka niezła i teoretycznie można by było z tym coś wygrać, ale okazuje się, że nie jest to takie łatwe, jak pokazują ostatnie spotkania, no remisy, no i porażki, no tym. Myślę, że no tutaj nie ma co mówić, że myślę, że tak, myślę, że dosyć podobnie grają jak Wisła. Wisła jest może w trochę gorszej sytuacji, ale nie ma co ukrywać, że tutaj oczekiwania wobec Jagiellonii są trochę, były trochę większe niż wobec Wisły. A jednak no ten sezon bardzo, bardzo nieudany dla nich. No i cóż, no mam nadzieję, że ten mecz też im nie wyjdzie, bo wiadomo, że tutaj no to jest ważne, by Wisła w tym meczu wygrała, jak powiedziałem na początku tego filmu. Tyle o Jagiellonii, myślę, że nie będziemy się tu jakoś bardzo rozpowiadali, myślę, że tutaj nie za bardzo jest o czym też mówić. Jeśli chodzi o zespół Wisły Kraków, to co nas najbardziej interesuje, no nie ma jakichś wielkich problemów, bo po meczu kadrowym jedynie nie zagra Momo Sisse, wraca Konrad Różkowski, wraca Maciej Sadlo, chociaż z tym to tak można mówić, że no niekoniecznie się cieszymy, chociaż myślę, że akurat Maciej Sadlo w tym meczu nie powinien wystąpić, chociaż no może nas czymś tutaj Jerzy Brzęczek zaskoczy, że może postawi właśnie na tutaj doświadczonego byłego już reprezentanta Polski. No miejmy nadzieję, że jednak Jerzy Brzęczek się opamięta i tutaj no, pomyśli głową, no bo Maciej Sandok, umówmy się, no jest bardzo elektryczny, on może mu się zdarzyć niezły mecz, ale prawdę mówiąc z tym bywa różnie. No mówię, ten Momo Sisse, ale ten Momo Sisse też ostatnio w tym meczu derbowym no nie pokazał się nie z najlepszej strony. Jeśli chodzi o Konrad Różkowski, no to cieszy, bo wiadomo, że trochę Dawid Szot nie był jakimś mocnym punktem, wydaje mi się, że tutaj Konrad Różkowski, pomimo tego, że czasem na niego narzekamy, to on wydaje mi się, że jest zawodnikiem trochę lepszym i trochę bardziej stabilnym niż Dawid Szot. Także tutaj no, bardzo ważne jest to, żeby nie wiem, Poletanowicz zagrał z tym błyskiem, tak, żeby był ten błysk, żeby gdzieś użył swojego geniuszu, żeby Fazlagić był taki mniej drewniany, żeby no, w końcu Ondraszek bramkę strzelił, znaczy strzelił z Wisłą Płock, ale żeby był skuteczny, żeby był naprawdę zabójczo skuteczny. Dobrze by było, żeby, nie wiem, Hanousek więcej w ofensywie robił, tak? Także no tutaj dużo rzeczy byśmy chcieli, żeby wyglądało. No na pewno osłabieniem dużym jest, który no wiadomo, że już jest wiadome i generalnie nie jest to żadne zaskoczenie, no że nie ma Luisa Fernandeza, bo on był dosyć mocnym punktem tego zespołu. On był takim właśnie atutem ofensywnym Wisły Kraków. Tak naprawdę teraz takim atutem no w meczu z Krakowem był tu tylko Cvidashvili, także no to trochę mało, nawet jak na tą polską ligę, no bo musisz mieć trochę więcej tych atutów, trochę tego brakuje, no ale miejmy nadzieję, że jakoś tam Wisła się nakręci na to spotkanie, bo problem Wisły też leży i to niestety jest trochę też smutne, to że Wisła ostatnio źle wchodzi w mecz. Tak było z Wisłą Płock i tak też było z Krakowem. No jedyny taki wyjątek to był mecz ze Śląskiem, kiedy dosyć dobrze Wisła weszła w to spotkanie, strzeliła bramkę i później też miała swoje sytuacje. No szkoda, że no, ten mecz potoczył się jak się potoczył, ale prawdę mówiąc to Wisła wtedy no, grała bardzo, bardzo dobrze te pierwsze 20 minut, później troszkę no zdechli i grali gorzej, ale generalnie wydawało mi się, że Wisła Kraków dobrze wtedy weszła w spotkanie. No a właśnie w tych ostatnich dwóch spotkaniach, przynajmniej tych dwóch spotkaniach, no z tym był wyraźny problem. Bardzo dużo będzie zależało od środka pola, no ten środek pola, no to my się zadecyduje, jeżeli Wisła będzie wygrywała te drugie piłki, tak, i będzie królowała w środku pola, i tutaj to jest duża rola Poletanowicza, Fazlagicia, żeby oni to wszystko fajnie zabezpieczali i wtedy myślę, że będzie wszystko w jak najlepszym porządku i wtedy Jagiellonię jak najbardziej można pokonać. Słuchajcie, jeszcze tak wracając, bo tak trochę mówimy o tej wierności, mówimy o tym,
ale no, to jak wygląda frekwencja jest dramatyczna. No to jest 10 tysięcy, przewiduje się, że może będzie te 13, ale to jest bardzo, bardzo słaby wynik, nie oszukujmy się. Ja wam powiem takie coś. Ja rozumiem ludzi, którzy mają daleko na Stadion Wisły, tak? Którzy no, musieliby jechać pół dnia. Ja rozumiem ludzi, którzy z powodu, nie wiem, pracy, czy z powodu rodzinnych chociażby, nie mogą pojawić się na stadionie, oglądają mecz w telewizji. Ale ludzi, którzy nie przychodzą na stadion tylko dlatego, a uważają się za kibiców Wisły, tylko dlatego, że są słabe wyniki, dla mnie to są zwykłe śmiecie i nie taka osoba nie może nazwać się kibicem Wisły Kraków. No bo dla mnie kibic Wisły Kraków to jest coś więcej. To jest gość, który niezależnie od tego, czy jest dobrze, czy jest źle, czy jest fatalnie, czy jest wspaniale, przychodzi na mecz, wspiera ten zespół z całych sił i dla mnie to się liczy. Chyba jak powiedziałem, no są pewne wyjątki, przynajmniej ja te wyjątki rozumiem, ale nie rozumiem takiego podejścia, że są słabe wyniki, to mu nie będę przychodził, nie będę wydawał pieniędzy. No sorry, to jest wspieranie klubu. No nie, to nie jest wspieranie klubu, to jest po prostu to jest sezonowicz tak zwany, no i tyle. I trzeba takie osoby tak podsumowywać, a nie mówić o nich kibice, no bo to trochę duże słowo. Także no tak reasumując tą dyskusję o tym. I cóż mogę jeszcze powiedzieć, cóż mogę rzec, żeby tutaj napełnić troszkę entuzjazmu. Wydaje mi się, że Wisła wygra to spotkanie. Myślę, że no ta zła pasa, która towarzyszy nam w ostatnich dwóch spotkaniach, pomimo tego, że nie przegrywamy spotkań, można powiedzieć. Znaczy, no, z Piastem przegraliśmy. Ja taki mech, a już miałem powiedzieć, że nie przegrywamy, a jednak przegrywamy. Ale to nie jest tak, że my dostajemy łomot, tak, od zespołów. Tylko no po prostu gdzieś tam brakuje nam też szczęścia czasami, a czasami no w Lepach mieliśmy trochę szczęścia, tak prawdę mówiąc. Ale Krakowia też miała szczęście. Ale tak mówiąc, wydaje mi się, że no ta pasta w końcu się źle skończyła i oby się teraz skończyła, żeby Wisła wygrała te trzy spotkania, czyli teraz z Jagiellonią, potem Radomiak, który naprawdę gra słabo, oglądałem mecz z Zagłębiem, no dramat to, co oni prezentowali momentami. No i oczywiście na koniec Warta Poznań, no tu, ale no nie da się ukryć, że do samego końca będziemy drżeć o utrzymanie, no i to mi się nie podoba. Chyba jakąś melisę będę musiał sobie przed spotkaniami Wisły zaparzyć, bo naprawdę może być naprawdę nerwowo, że tak to delikatnie ujmę. Ale nic, słuchajcie, piszcie w komentarzach, co wy uważacie, czy Wisła wygra, czy Wisła ma szansę. Ja dalej swojego zdania nie zmienię. Wisła Kraków się utrzyma, Wisła nie spadnie z Ekstraklasy. Głęboko w to wierzę i będę brnął w to konsekwentnie, co powiedziałem jakiś miesiąc temu, że Wisła się w Ekstraklasie utrzyma. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do zobaczenia, do usłyszenia. Piona.